Bogdan Zarewski, kłaniam się wszystkim słuchającym. Słowo się rzekło. Witam mojego gościa, szefa Związku Nauczycielstwa Polskiego, pana Sławomira Broniarza. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. No, dopiero dzisiaj odbędzie się pierwsze takie formalne spotkanie przedstawicieli Związku Nauczycielstwa z szefostwem resortu edukacji. Długo kazała na siebie czekać minister Barbara Nowacka. Czuł się pan lekceważony? No, rzeczywiście pół roku to jest długi czas. Nie bardzo wiemy, dlaczego pani minister aż tak bardzo i tak długo zwlekała z tym pierwszym spotkaniem, bo przypomnę, że myśmy taką inicjatywę zgłosili w grudniu 2023 roku. Zaraz po wyborach. Zaraz po wyborach, no, a dzisiaj mija dokładnie 6 miesięcy od momentu, kiedy związek zaproponował takie rozwiązanie. Pani minister tłumaczyła to szeregiem działań, które podejmowała w resorcie, także w sprawach nauczycieli, uczniów, rodziców, tudzież wyborami, ale nie ulega wątpliwości, że to jest zdecydowanie za długi czas, ba czas, którego nie da się nadrobić. No właśnie, panie prezesie, dzisiaj pierwsze posiedzenie zespołu do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli, tak się to ciało nazywa. Z jakimi głównymi postulatami wybiera się pan dzisiaj w samo południe do gmachu ministerstwa? Sądzę, że zajęłoby to nam zdecydowanie więcej czasu, aniżeli mamy, bo tych, tak w punktach, tych tematów jest bardzo wiele, ale przede wszystkim najważniejsze to warunki pracy nauczycieli i powiązanie tego z kwestią wynagrodzeń. To jest to, co dotyczy także naszego awansu zawodowego, oceny pracy, ale także kształcenia przyszłych nauczycieli, bo nie zapominajmy, że mamy dramatyczny kryzys. Demograficzny kryzys, tak. I nie możemy tego aspektu pomijać w naszych rozmowach. To jest także kwestia bardzo, bardzo branżowa, czyli odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Tutaj widzimy, jak długo, jak wielu nauczycieli było do tych komisji dyscyplinarnych zgłaszanych. Tutaj Małopolska i Kraków brylowały w tym zakresie, ale znamy przypadki, gdzie nauczyciele są przez 7 lat zawieszeni. Nie bardzo wiemy, podobnie my, jak i Rzecznik Praw Obywatelskich, dlaczego to tak długo trwa. Ale to jest także kwestia emerytur nauczycielskich, o których chcemy rozmawiać, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, tudzież kwalifikacje, kształcenie, doskonalenie zawodowe nauczycieli. To tak tytułem wstępu, panie prezesie, tak w punktach pan wymienił najważniejsze postulaty. Może zacznijmy to teraz analizować, dobrze? Wrócić się tak od razu dzisiaj do postulatów płacowych? Bo one nie skończyły się w styczniu po waszej myśli, prawda? Gdzie są te 15% wzrosty wynagrodzeń? Mamy, tak, one były 30 i 33%, ale deklaracja padła o kwestiach w zakresie 1500 zł wzrostu wynagrodzeń. Tego nie osiągnęliśmy i w związku z tym wracamy dzisiaj w ramach realizacji ustaleń z lutego do protokołu rozbieżności. My mamy swoje propozycje, jak moglibyśmy jednak ten cel osiągnąć. To zostało w lutym uzgodnione i dzisiaj chcemy, aby pani minister powiedziała, w jakim harmonogramie, kiedy będziemy realizowali poszczególne punkty zgłoszone przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, bo nie zakładamy, że będziemy czekali aż do września. My gotowi jesteśmy do pracy choćby od poniedziałku i wydaje się, że temat wynagrodzeń nauczycieli zarówno w roku 2024, realizacja tego postulatu z lutego, jak i w roku 2025 plus warunki pracy, to będzie temat główny. Panie prezesie, jak długo będziecie jeszcze wisieć tak na klamce polityków? Jakie są szanse na to, by powiązać pensje nauczycielskie z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju, żeby podwyżki płac nie były taką arbitralną decyzją polityków? To jest bardzo dobrze postawiony problem, dlatego że dzisiejszy model właśnie zakłada, że my wisimy u tej klamki polityków i zależni jesteśmy od polityków. Gdyby parlament przyjął jednak inicjatywę obywatelską, a pan prezydent podpisał ten dokument. No bo projekt ustawy już został złożony w Sejmie przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, prawda? Ta ustawa była dwukrotnie czytana. Ona w tym roku była czytana 25 stycznia i wydaje się, że to jest istotna kwestia dotycząca tego, aby odpolitycznić model wynagradzania, cały system wynagradzania nauczycieli i powiązać to z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Nie wiemy, dlaczego Sejm do tej pory się tym problemem nie zajął. Mówi pan nie wiemy, a rozmawiał pan z posłanką Platformy Obywatelskiej, Krystyną Szumilas, żeby w końcu zwołała w tej sprawie Komisję Edukacji? Tak, te rozmowy były. No, zakładaliśmy, że może jeszcze w maju, jeszcze w czerwcu taka komisja mogłaby się odbyć. No, na przeszkodzie stanęły wybory do Europarlamentu, ale naprawdę dzisiaj nie znajdujemy żadnych usprawiedliwień, aby do tej dyskusji i do prac Komisji Edukacji czy Podkomisji Edukacji w sprawach tego projektu nie wrócić jeszcze w czerwcu. No pan mówił o usprawiedliwieniach. Rząd ma alibi z Brukseli przeciwko na przykład podwyżkom płac, bo Komisja Europejska, przypomnę naszym słuchaczom, otworzyła wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. No minister Nowacka, można wam powiedzieć dzisiaj, w południe,
pieniędzy nie ma i nie będzie, trzeba ciąć wydatki. No tak, tylko że gwoli, to przypominam, że to dotyczy tego, co zostało przekroczone, jeżeli chodzi o zapisy budżetu z roku 2023. No tak, ale to trzeba będzie naprawić. No i teraz pod znakiem zapytania są inwestycje, ale także właśnie taka płacowa historia. To rzeczywiście jest. No, politycy powiedzą, obiektywny argument, musimy ciąć wydatki budżetowe, żeby spełnić postulaty Brukseli i uzgodnień na poziomie europejskim. Tylko zwrócę uwagę na to, że ten poziom wynagradzania nauczycieli będzie powodował dalsze perturbacje związane z rynkiem pracy, z pozyskiwaniem młodych nauczycieli, z utrzymaniem tych, którzy pracują w szkole, a którzy są absolutnie niezadowoleni z wysokości swoich poborów. I to może absolutnie zderegulować ten rynek pracy, dlatego że nadal w kuratorium oświaty mamy kilkanaście tysięcy wakatów. To są miejsca, które czekają na nauczycieli. No rozumiem, ale no, pan już wspomniał sytuację demograficzną. Nie będzie trzeba redukować kadry nauczycielskiej, bo dzieci rodzi się w Polsce coraz mniej i spadnie liczba uczniów. Tak, ale to się nie stanie tu i teraz. My mówimy o roku szkolnym 2024-2025 i kolejnych dwóch latach, gdzie tych nauczycieli nie wyrzucimy z rynku pracy. My im musimy zapewnić godziwe warunki pracy. Mówię także o tym, że mamy coraz większą liczbę uczniów z orzeczeniami, opiniami. Mamy także przyjąć, to jest absolutnie nasz moralny obowiązek, uczniów z Ukrainy, tylko musimy sobie zadać pytanie, w jakich warunkach te dzieci będą realizowały swój obowiązek szkolny i w jakich warunkach i za ile swoją pracę będą wykonywali nauczyciele. Tutaj ten deficyt budżetowy określony przez Brukselę naszym zdaniem nie może być żadnym ograniczeniem we właściwym modelu wynagradzania nauczycieli, bo przypomnę, że jeżeli utrzymana zostanie skala wzrostu wynagrodzeń na poziomie 4%, jak rząd proponuje, tak, to różnica między płacą minimalną, a płacą nauczyciela rozpoczynającego pracę po studiach pięcioletnich będzie mniejsza niż 300 zł. No to są ci młodzi nauczyciele, a wy chcecie też dla nauczycieli odchodzących tak z musu świadczeń kompensacyjnych. Jest wola w rządzie, żeby wam przyznać taką no, swego rodzaju emeryturę? Świadczenia kompensacyjne są, one są jakby pokłosiem rządów pana premiera Tuska, ale one mają charakter wygasający. One wygasną w roku 2032, to po pierwsze, ale jest bardziej palący problem, bieżący, związany z tak zwaną ustawą Czarnkową, bo pan minister Czarnek przeforsował zapis mówiący o tym, że nauczyciele, którzy 1 września bieżącego roku nabędą prawo do emerytury wcześniejszej, no, na przykład nie będą mogli przejść na urlop dla poratowania zdrowia. Tak. To eliminuje z rynku pracy nauczycieli właśnie tych najlepiej wykwalifikowanych, z najwyższym stażem. A ma pan sygnał z obecnego rządu, że te sprawy można załatwić? To jest dobre pytanie. Takiego sygnału dotyczącego woli nie mieliśmy, dlatego że po prostu nie było rozmów. Ministerstwo Edukacji Narodowej zajęte było innymi sprawami. Łatwiej było zgłosić postulat likwidacji prac domowych, czy też łatwiej było zaproponować uczniowski okrągły stół, aniżeli zająć się problemami ponad... No właśnie, władze się zmieniają. Ta władza jest jakby bardziej przychylna Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, prawda? No pan mówił o ustawie Czarnkowej. No teraz mamy minister Nowacką. No i co? I niewiele się zmieniło właściwie od tego czasu, bo cały czas no, oczekujecie na pewne zmiany, ale tych zmian się nie możecie doczekać. Wie pan, nie mogę powiedzieć, że niewiele zmieniło, bo zmieniło się w dosyć istotnych kwestiach to, co było jakby pokłosiem pewnej metody pracy pana ministra Czarnka, zmieniła się atmosfera. Sytuacja no atmosfera została, to takie jest bardzo ogólne. W komisji dyscyplinarnych jest większa skłonność do rozmów, chociaż to, o czym teraz mówimy, jakby przeczy tej tezie. No właśnie, większa skłonność do rozmów, a czekaliście od grudnia do czerwca. Zgoda, ale powtarzam, ta atmosfera i te relacje są zupełnie inne, natomiast nie mogę powiedzieć, że to nagle ta ekipa jest przychylna Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, bo Związek ma realizować swoje cele bez względu na to, kto stoi u władzy. I kwestia przychylności to jest tylko i wyłącznie pojęcie semantyczne, a nie rzeczywiste działanie polityków w relacji do związków zawodowych. To nie mówmy tylko o semantyce, o znakach i znaczeniach, powiedzmy o realiach. Pan już wspomniał tych nieletnich wojennych uchodźców, o uczniach ukraińskich pan wspomniał. No teraz pojawią się chyba nowe problemy w polskich szkołach w związku z obowiązkiem szkolnym dla uczniów z Ukrainy, prawda? No i to powiem szczerze, że w jakiejś mierze, może to zabrzmi bardzo ostro, ale autentycznie i szczerze, mianowicie brak takiej pełnej wiedzy o tym, na czym polega praca nauczyciela. Bo jeżeli pani minister Mucha, tak przepraszam za określenie, lekką ręką mówi, przyjmiemy 50 czy 100 tysięcy uczniów ukraińskich, to musi sobie zadać pytanie, w jakich warunkach te dzieci będą funkcjonowały w polskiej szkole.
jak będziemy ich przyjmowali w sytuacji, gdy jest jednak rozbieżność językowa, rozbieżność kulturowa, to jest także ta trauma wojenna. Tym dzieciom należy się specjalna pomoc, specjalna troska i to wszystko leży... No i chyba specjalne pieniądze na to, prawda? Dla nauczycieli. Zdecydowanie. To znaczy, podobno Komisja Europejska ma na ten cel dla Polski pieniądze, ale one wejdą, że tak powiem, w życie od stycznia przyszłego roku, a rok szkolny zaczyna się we wrześniu. Nie możemy zapominać o tym, że ten nauczyciel musi sobie poradzić zarówno z uczniami ukraińskimi, jak i z polskimi uczniami, którzy mają na przykład orzeczenia z poradni pedagogiczno-psychologicznej i wszyscy funkcjonują w ramach jednego zespołu klasowego, gdzie nauczyciel jest sam, bez tego nauczyciela współuczestniczącego i nikt sobie nie zadaje pytania, co możemy zrobić, żeby dzieciom pomóc. Pomagając dzieciom, pomagamy także nauczycielowi. Tak. Pan wspomniał dzieci ukraińskie, a od 11 czerwca tego roku obowiązuje tak zwana dyrektywa azylowa jako część unijnego paktu migracyjnego. No i chodzi o tam między innymi o udzielanie pomocy migrantom starającym się o ochronę, między innymi dostęp do edukacji ich dzieci. Pan jako prezes ZNP dostrzega rodzący się problem właśnie z innymi migrantami, już nie uchodźcami z Ukrainy wojennymi. Uczniowie ukraińscy są tutaj w zakresie statystyki liczbą absolutnie dominującą, natomiast nie ulega wątpliwości, jeszcze, że bądź chociażby pochodzenia arabskiego również będzie i to jest coraz większa liczba uczniów, którzy są w polskich szkołach i też musimy sobie zadać pytanie, jak będzie reagowała edukacja jako system, jakie warunki będą stworzone nauczycielom, ile pieniędzy wydamy na to, żeby temu uczniowi pomóc, zatrudniając na przykład doradców kulturowych czy tych asystentów kulturowych, którzy pomogą rozwiązać problemy w szkole, bo te problemy są, pomogą znaleźć lepsze wsparcie psychologiczne dla uczniów, którzy takowej pomocy potrzebują, ale nie zapominajmy także o wsparciu i pomocy psychologicznej dla nauczycieli, bo my nie funkcjonujemy. No właśnie, ja może przeczytam, panie prezesie, przeczytam naszym słuchającym, jak to jest w tym zapisie, w tej dyrektywie azylowej. Trzeba udostępnić taki sam dostęp do edukacji, jaki mają obywatele danego państwa, na podobnych warunkach do czasu faktycznego wykonania wobec tych małoletnich lub ich rodziców środka wydalenia. A więc w tym okresie takim przejściowym no musimy spełnić wszelkie kryteria, prawda? No i na to muszą być pieniądze. Zdecydowanie, a zwracamy także uwagę na to, że dziecko wchodzi, przebywa w polskiej szkole przez 3 tygodnie i nagle pewnego dnia znika, bo rodzice otrzymali na przykład możliwość wyjazdu z kraju. To samo dotyczy uczniów ukraińskich i to także dezorganizuje pracę w szkole, bo nagle okazuje się, że znika 10% uczniów z dziennika, pojawiają się następni i to nie jest tak, że my możemy powiedzieć, nas to nie dotyczy. Dotyczy to każdego indywidualnie, bo to są dzieci, którym trzeba pomóc, to są dzieci z innych obszarów kulturowych z dużymi problemami, bo oni z tymi problemami do nas przyszli i nie możemy powiedzieć, że nauczyciele sobie sami z tym muszą poradzić, no bo są do tego przygotowani. A więc moc pracy przed wami. Kosztem wszystkich innych rzeczy, które powinny być w szkole realizowane. Bo przypomnę, nauczyciel nie jest od wszystkiego. On nie może być psychologiem, terapeutą, rozjemcą rodzinnym, nie może być odpowiedzialnym za imigrację, za regulacje prawne w tym zakresie i jednocześnie być obciążonym dydaktyką. A tak, Leonardo da Vinci nam się rodzi taką. W polskiej szkole. Tak. Panie prezesie, moim gościem jest Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pan był nauczycielem, pan jest historykiem z wykształcenia. Z początkiem nowego roku szkolnego nie będzie już przedmiotu historia i teraźniejszość dla uczniów. Nie będzie tego hitu dla uczniów, którzy rozpoczynają naukę w szkołach ponadpodstawowych. Cieszy się pan? To jest kwestia jakby ambiwalentna, bo wydaje się, że można było w ramach tego hitu wprowadzić zapis o tym, że jednak rozpoczynamy tą wiedzę obywatelską w nowym aspekcie, pokazując dziecku, jak jest skonstruowane państwo, jak funkcjonują najważniejsze organy władzy państwowej, a brak tego przedmiotu spowodował perturbacje w zakresie stosunku pracy wielu, wielu nauczycieli. Bo tak, nagle okazało się, że znika hit, ale znikają także godziny pracy dla tych ludzi, więc jest na pewno kilka tysięcy osób w skali kraju, które to osoby są z jednej strony zadowolone, bo to było jednak silne rozpolitykowanie w edukacji, chociaż edukacja nigdy nie była wolna od tego rodzaju wpływów, a z drugiej strony tracą konkretne godziny pracy. W wielu wypadkach jest to także likwidacja pełnego etatu, co rodzi konsekwencje formalno-prawne dla nauczyciela. Właśnie, ale to są konsekwencje formalno-prawne i finansowe, oczywiście bardzo ważna, istotna rzecz dla nauczycieli, ale ja się tak zastanawiam, tak ideowo, że tak się wyrażę, nie warto jednak łączyć nauki polskich dziejów z kształceniem postaw patriotycznych, zwłaszcza w dzisiejszych czasach mamy no tutaj takie niebezpieczeństwo czyha nad naszym krajem, w ogóle nad spokojem w Europie. Czy nie jest ważne, żeby przywiązywać młodzież do tych wartości ojczystych?
No, ale ja w tych działaniach resortu edukacji jakby nie dostrzegam groźby, że my o tych wielkich wartości dotyczących tego, czym jest ojczyzna, czym jest nasza pewien obowiązek funkcjonowania i przepraszam za patos pracy dla tejże ojczyzny. Natomiast zwracam uwagę na to i tu muszę wrócić do... Ale ten hit temu służył trochę, prawda? Oczywiście no, były dyskusje co do jakby tutaj treści przedstawianych w tym podręczniku, jednym czy drugim. Natomiast no, chodzi w ogóle o wartości patriotyczne, które są tu dzisiaj no, kluczowe, jeśli chodzi o obronę ojczyzny. Związek Nauczycielstwa Polskiego proponował pani minister, żebyśmy w klasie pierwszej, w miejsce tej luki, która powstała po hicie, jednak wprowadzili coś, co można nazwać wychowaniem obywatelskim, zwracając uwagę na wszystkie te aspekty, o których pan mówi, bo to miałoby podwójny walor. Po pierwsze, realizowałoby te cele, o których już rozmawiamy przez dłuższą chwilę, a po drugie, zapobiegłoby problemom kadrowym dla wielu nauczycieli. Tyle tylko, że to tak odrobiny wyobraźni zabrakło rządzącym, że jednak takie bardzo twarde postawienie sprawy. Likwidujemy hit poza samym problemem natury dydaktyczno-patriotycznej rodzi także konsekwencje dla czasu pracy i wymiaru. Kadrowe, finansowe też, tak. Panie prezesie, jak się panu podoba to okrajanie minimum lektur szkolnych? Zamiast całych książek takich jak Potop Henryka Sienkiewicza czy Chłopi Władysława Reymonta uczniowie mają omawiać jedynie fragmenty tych książek? Znaczy, mam wrażenie, przepraszam, będę mówił o sprawie, do której nie do końca jestem przekonany, że resort musiał się tego rodzaju działania podjąć, bo dla mnie ważniejszą rzeczą byłoby to, aby jednak uczyć dzieci czytać, nie tyle w sensie technicznym, ale przyzwyczaić do lektury. Dla mnie jest rzeczą... Właśnie także grubszych książek, prawda? Żeby nie były to tylko komunikaty w internecie, prawda? Takie krótkie, lakoniczne, czasami no bardzo płytkie, tylko po prostu te opasłe tomy warto też przeczytać, żeby uczyć pewnej konsekwencji, cierpliwości, nie mówiąc już o walorach literackich. Tutaj nie do końca będę zgodny z panem, że przeczytanie nadniemnym rozbudzi w dziecku miłość do lektury. Wolałbym, żeby to dziecko, nie wiem, przeczytało Magiczne Drzewo, których jest chyba z 10 tomów i przyzwyczaiło się do tego, że książka jest jakby naturalnym, codziennym towarzyszem jego funkcjonowania. Natomiast bez wątpienia... No nie musi czytać nadniemnym Elizy Orzeszkowej, można sięgnąć po inne książki, choćby Martę czy Meira Ezofowicza. Dlaczego dzieci nie chcą czytać? Dlaczego młodzież jakby odchodzi od dużych książek, a skupia się na komunikatach? No taką mamy codzienność. Ta dydaktyka obrazkowa wydaje mi się, że zaczyna być dominującą i trzeba się wspólnie zastanowić i tutaj mam uwagę właśnie do resortu w tym zakresie. Trzeba się wspólnie zastanowić, w jakim kierunku my zmierzamy, bo zwracam uwagę na dużą emocjonalną reakcję polonistów w momencie, kiedy okazało się, że treści podstawy programowej ulegają okrojeniu. Także w zakresie kanonu lektur. No ale MEN złożył deklarację, że zmniejszymy ten wymiar formalny na rzecz poprawy kontaktu z uczniem. Co ciekawe, że a propos uczniów, bo ja wczoraj na naszej antenie słyszałem wypowiedzi młodych ludzi, którzy mocno krytykowali to okrajanie lektur. Twierdzili, że będą gorzej przygotowani do matury, że mocniej uzależni ich to od internetu. A więc takie głosy wśród młodych ludzi, bardzo odpowiedzialnych i nasz przyjemnie było posłuchać tych wypowiedzi, no też się pojawiają. Ja tego nie neguję, natomiast zwrócę uwagę na to, że to musiało być skorelowane z zadaniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, bo nie możemy wylać dziecka z kąpielą i powiedzieć, że sprowadzamy lekturę tylko i wyłącznie do wybranych fragmentów, pomijając fakt, że fragmenty wyrzucone, niezrealizowane na lekcji mogą być treścią zestawienia czy zestawu egzaminacyjnego. Tutaj takiego dysonansu absolutnie być nie może i zakładam, że tak się nie dzieje. Panie prezesie, tak na koniec jeszcze, bo czas nas goni, o jeszcze jednym dysonansie w mojej opinii chciałbym porozmawiać, bo minister Barbara Nowacka z lekceważeniem wypowiedziała się o polskim poecie, o pisarzu nieżyjącym już Jarosławie Marku Rymkiewiczu. Powiedziała, niejaki Rymkiewicz. Czy to wypada w ogóle szefowi resortu edukacji? Wie pan, nie mogę wypowiadać się, czy interpretować intencji pani minister. Nie wiem, w jakim kontekście pani minister to powiedziała. Wydaje się, że... No usunięcia właśnie wierszy Rymkiewicza z tego kanonu obowiązkowego. Ale jakby tak, no nie wiem, inny minister powiedział, powiedzmy minister Czarnek, załóżmy, powiedział niejaka Szymborska.
Też przyszedłby pan tak do porządku dziennego nad tym sformułowaniem? Wydaje mi się, że takie lekko nasycone pejoratywnym określeniem stwierdzenie niejaki Kowalski ma wymiar jednak pejoratywny i wydaje się, że tutaj za dużo emocji w tej treści było. No właśnie, tym bardziej, że Rymkiewicz no, był wybitnym pisarzem i poetą. Można nie zgadzać się z jego prawicowymi poglądami, ale to jest ktoś w naszej kulturze, więc no, taki sygnał z resortu edukacji, która no, ma służyć nauce, prawda, i wychowaniu młodych ludzi, no chyba to nie jest dobry sygnał. Tak, tylko że my coraz częściej niestety do oceny ludzi przykładamy miarę ich poglądów politycznych, a wydaje mi się, że to nie jest ten kierunek, w którym powinniśmy zmierzać. Można rozmawiać poza poglądami politycznymi, tak jak teraz ta rozmowa z prezesem NBP. NBP, Boże, to też jest bank, ale informacji. Związku Nauczycielstwa Polskiego, panem Sławomirem Broniarzem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Uprzejmie. Dziękuję, a uczniom życzę naprawdę fantastycznych wakacji. Dziękujemy serdecznie w ich imieniu. Dziękuję bardzo.